Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 15 ciekawostek o Obito-Uchiha. Zapraszam. Tobi może oznaczać skok lub latawiec i to drugie tłumaczenie jest tutaj bardziej trafne, ponieważ łączy to imię Tobiego z organizacją Sasuke. Mowa tu oczywiście o organizacji Taka. W Japonii istnieje idiom jastrząb zrodzony z latawca, co ogółem można rozumieć jako to, że niezwykle utalentowane dziecko może być zrodzone przez zwykłych rodziców. Zanim zobaczyliśmy go w anime jako pełnoprawną postać, to mogliśmy go ujrzeć już w 16 chapterze mangi albo w pierwszym Naruto w odcinku 72, gdy Hiruzen ich wspominał. Swoją drogą widać, że wtedy pomysł na niego i Rin był nieco inny. Pomimo, że dość szybko zakończył swoją karierę jako ninja, to wykonał aż 135 oficjalnych misji, 86 rangi D, 24 rangi C, 24 rangi B oraz 1 rangi A. W grach takich jak Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact i Storm 2, Obito może używać uwolnienia ognia, nawet jeśli nosi maskę. Obito ma urodziny, taką samą grupę krwi, bardzo podobną wagę i wzrost jak Izuna, brat Madary. Dlatego też na samym początku Shippudena wiele osób podejrzewało, że zamaskowany Tobi to Izuna. Opanował on wszystkie podstawowe typy natury, a do tego był zdolny używać uwolnienia drewna, yin oraz yang. Ukończył akademię w wieku 9 lat, a chuninem został w wieku 11. Urodził się 10 lutego, a jego grupa krwi to 0. W wieku 9 lat miał 125 cm wzrostu, w wieku 13 już 154 cm i ważył 44 kg. W Shippudenie miał 31 lat, 175-182 cm wzrostu i ważył 56-70 kg. Jako Tobi jego hobby było towarzyszenie Deidarze. Co ciekawe, jego wzrost jest różny na przestrzeni czasu, ale nie zawsze jest wyższy. Jako Tobi było to 175 cm, po czym w czwartym databuku okazało się, że jako Obito ma już 182 cm. Tymczasem studio Pierrot stwierdziło, że jako dorosły Obito miał 180 cm. Jedną z jego ulubionych potraw jest dango. Może to właśnie przez to przytył 14 kg. W czasie pierwszego spotkania z Madarą Obito zwrócił się do niego mój honorowy praojcze, co może oznaczać, że Obito był bezpośrednim potomkiem Madary. Nie każdy to może wiedzieć, ale Obito dorastał bez swoich rodziców, natomiast opiekowała się nim babcia. Zwykle nadużywanie mocy Mangekyou Sharingana powoduje ślepotę i ból, jednakże w przypadku Obito tak się nie działo. Nigdy w serii nie zostało jasno powiedziane, dlaczego tak się dzieje, natomiast można się domyślać, że jest to sprawka posiadania komórek Hashiramy lub ciała białego Zetsu. Film Naruto Shippuden Droga do Ninja pokazał nam szerzej, jak mogłoby wyglądać nieskończone Tsukuyomi, w której Obito użył takiej wersji light tej techniki. Film jest filerem, także to całkowicie poboczna rzecz, ale mi się podobał. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!